Tutaj nas również interesuje metoda graficzna, czyli najpierw obie oba równania doprowadzamy do postaci kierunkowej funkcji liniowej. Tu mamy Y, czyli 6Y równa się minus 2x dodać 4. Tutaj Y znajduje się w tym miejscu, czyli 3Y to minus X plus 2. No i sprawdzamy, czy mamy postaci kierunkowe. No tu jeszcze musimy podzielić sobie równanie przez 6. A drugie równanie musimy podzielić przez 3. W pierwszym równaniu tak y równa się minus 2 szóste, czyli minus 1 trzecia. X plus 4 szóste, czyli 2 trzecie. No i drugie równanie y. Równa się minus 1 przez 3 to minus 1 trzecia, czyli mamy minus 1 trzecią x, 2 przez 3 to 2 trzecie. No i tutaj już oczywiście widać, z jakim układem mamy do czynienia. Otrzymaliśmy dwa identyczne równania, czyli to będą dwie proste pokrywające się, a będzie to układ równań nieoznaczony. Gdybyśmy mieli to narysować, no to możemy sporządzić tabelkę. No ale sporządzimy tylko, oczywiście, jedną tabelkę, bo to jest wzór, zarówno prostej K1, jak i prostej K2. Wybieramy punkty. Ja na przykład wybiorę minus 3, 0 oraz 3. No i podstawiamy. Gdy mamy x równego minus 3, to y to będzie. Minus 1 trzecia razy x, czyli razy minus 3, i dodać 2 trzecie. Czyli minus 1 trzecia razy minus 3 to będzie 1. 1 plus 2 trzecie to 1 całe i 2 trzecie, czyli 5 trzecich. No i to wpisujemy. Gdy podstawimy 0, to minus 1 trzecia razy 0 to będzie 0, plus 2 trzecie mamy 2 trzecie. No i trójkę minus 1 trzecia, RAZY 3 to będzie minus 1, minus 1 plus 2 trzecie to minus 1 trzecia. Sporządzamy wykres. No i mamy tak, minus 3 i 5 trzecich, no to oczywiście tak, tutaj ja to zrobię na oko zupełnie. 0 i 2 trzecie, no i 3 i minus 1 trzecia. Łączymy, no i to będą obie proste, to jest K1 oraz K2, to są proste, pokrywające się, więc jest to układ równań nieoznaczony.